Dzień dobry! Witajcie na kanale GWW15. Tak, jestem. Co to jestem? Uwaga, jestem. Dla mnie jesteś nikim więcej, jak tylko. Nie będę przeklinał, bo tutaj moje dziecko i moja żona słucha. Jesteś tylko pieprzonym manipulatorem i nikim więcej. Miałeś tutaj swój czas, pokazałeś, jak się pokazałeś. Pokazałeś właśnie, że nie masz niczego. Nie żądaj ode mnie niczego. Wsadź sobie w dupę swoje żądania. Żądaj to sobie możesz tam od swoich przydupasów na twoim kanale. Dupa. Tak, pieprzonym manipulatorem. Więc będę tutaj pieprzył. Pieprzyć! I wam troszeczkę popieprzę. Jesteście na to gotowi? A więc witajcie w Krzywiźnie Umysłu. Odcinek 25. To jest nowy cykl pod tytułem Logika płaskoziemskiego ludzika. No, ja już wspominałem wcześniej, że wszystkie obserwacje wskazują na to, że Ziemia jest kulista. Wszystko. Nie ma się czego czepić. Jeżeli ktoś się czegoś czepił, to znaczy, że coś ma jakieś błędy albo poznawcze, albo błędy logiczne. Pokażę wam to tutaj na przykładzie właśnie tutaj wspomnianego uroczego Daniela. Daniel prowadzi kanał Crazy Polish Flat Earther. Serdecznie do niego zapraszam. Ja tutaj dużo będę z niego cytował. Zobaczymy, przyjrzymy się. Miało być o planetach, gwiazdach i takich innych pierdołach, ale doszedłem do wniosku, że no, nie będę was zanudzał coś, o czym wiecie, prawda? Bo jako wyznawcy tak zwanego Level Worlda jesteście oczywiście bardzo dobrze poinformowani w tym wszystkim. Zresztą zobaczcie, to nawet pan Daniel was poinformował, że Globus powstaje, teoria Globusa, czy też teoria tej Ziemi, powstała z obserwacji. To właśnie Globus powstał, ponieważ ktoś zinterpretował obserwacje nieba oraz wielu innych rzeczy, prawda? Długości cieni i tak dalej. Generalnie jest tak, że Globus powstał dlatego. Dlatego jak ma nie pasować obserwacja komuś, kto chce, żeby po prostu ta obserwacja pokrywała się, żeby te dwie rzeczy się pokrywały, więc one zawsze się będą pokrywać, ponieważ Globus powstał po to, gdyż zinterpretowano właśnie tak te obserwacje fenomenów na niebie, zaćmień i tak dalej. Jak ja na początku go zobaczyłem, mówię, no kurde, wreszcie jakiś porządny gościu będzie opowiadał i będzie uczciwy. A tu się okazało, że... Dupa! Wsadź sobie w dupę swoje żądania, żądaj to sobie możesz tam od swoich przydupasów na twoim kanale. Dlaczego się jego czepiłem? Otóż z bardzo prostego powodu. O tym powodzie on sam mówi. Nie przechodźcie obojętnie, bo tu się nic nie zmieni. Jak my będziemy przyzwalać na to, naprawdę to trzeba zwalczać. Trzeba zwalczać głupotę i ignorancję. To jest walka ze zdrowym rozsądkiem. Oni atakują nasz zdrowy rozsądek. W ten sposób. Te właśnie komentarze, które tu widzicie, atakują zdrowy rozsądek. I ja naprawdę, to jest moja gorąca prośba, nie pozwalajcie na to, bo to was też dotyczy, waszego życia i tak dalej, okej? A, widzicie. A więc trzeba zwalczać głupotę i ignorancję. I dlatego się go czepiłem, ponieważ właśnie w ten sposób to robię. A więc, Danielu, nie obraź się, ja po prostu robię to, co ty chcesz właśnie, żeby robić, tak? Więc to, co twoim zdaniem jest słuszne, więc ja to robię, bo moim zdaniem też to jest słuszne, że trzeba zwalczać głupotę i ignorancję. Mówisz o tym też w kontekście pana rękawicy. Który ze szmatą na głowie występuje, też nic nie ma. Nic mi nie zrobił nigdy, także tutaj nie ma jakiejś złej krwi, po prostu poglądy i herezje, które wygłasza, no, muszą zostać moim zdaniem zastopowane i tyle. Także... Herezje muszą być zastopowane. To jest hangout, to jest końcówka chyba hangoutu tego właśnie ateista, satanista. Zatem już wiesz, Daniel, dlaczego my przychodzimy do was? Dlaczego Daniel ma problem z heliocentryzmem? Myślę, że to również jest do wyjaśnienia jego słowami i jego hangoutami. Zwróćcie uwagę na to, że w tym hangaucie ateista, egoista, to jest w ogóle skarbnica wiedzy o Danielu, zresztą sam mówi o sobie, tak? Jest realistą jeszcze. On tam mówi o tym, że
na funkcje kognitywne, czyli te poznawcze, ma wpływ nasze dzieciństwo? Mamy jedynie do dyspozycji kilka narzędzi, jakimi są nasze zmysły, żeby ten świat poznawać, akceptować, absorbować. Jeżeli nasze funkcje kognitywne nie są zaburzone w żaden sposób, będziemy w miarę poprawnie podstawowe rzeczy o tym świecie przyjmować. Przetwarzanie jest uzależnione, a właśnie jest uzależnione od tego, jakie podłoże miało na przykład nasze dzieciństwo. Inaczej będzie przyswajało informacje dziecko, które, no umówmy się, nie miało łatwego dzieciństwa, miało ciężko, nie miało rodziców i tak dalej, i tak dalej. Tam jest ból, który gdzieś tam stoi ponad tym wszystkim, więc te funkcje kognitywne mogą być zaburzone. Ale przyjmijmy sytuację idealną. No, wiem, jak to brzmi, że nasze funkcje kognitywne nie są zaburzone, poznajemy jakoś ten świat. Według Daniela tutaj, jeżeli miałeś dobre dzieciństwo, jeżeli miałeś wspaniałe dzieciństwo, powiedzmy, tak to wynika z tego, no to twoje funkcje nie są zaburzone i ty dobrze poznajesz świat, czyli potrafisz poprawnie zinterpretować to, co widzisz. Tak według tego tutaj pana Daniela wynika. Natomiast u Daniela chyba nie było to dzieciństwo zbyt kolorowe, ponieważ zobaczmy, co opowiada dalej, w 45 chyba minucie tego swego hangoutu, tego samego, i zobaczcie, co on mówi. Ten stwórca to nie jest taki dobrotliwy, jak każdy myśli, że jest. Przez to, co się gówno dzieje tutaj, przez to cierpienie dzieci małych. A jak macie do niego namiary, w jakiejkolwiek tam religii urzędujecie, to poproście go, niech się ze mną skontaktuje, bo mam do niego trochę pytań. Naprawdę. Mam do niego trochę pytań. I chciałbym, żeby mi kurwa za życia jeszcze na te pytania odpowiedział. Okej? Okay? Dlaczego w dzieciństwie miałem to, co miałem i tak dalej? Dobra? Nie bójcie się, nie byłem molestowany seksualnie. O inne rzeczy mi chodzi, a nieważne. On wie, o jakie. Bo jeżeli był, to widział. Dobra, może przesadziłem trochę. Nieważne zresztą. Mam nadzieję, że każdy mój punkt widzenia rozumie w tej kwestii. A więc widzicie, jeżeli macie kontakt, macie namiary do Boga jakiegoś, to chętnie pan Daniel by się skontaktował i poprosił go o wyjaśnienie mu, dlaczego miał tak przesrane, jak miał. Ja to tak przynajmniej zrozumiałem. Łącząc to z początkiem tego hangoutu, wygląda na to, że Daniel ma zaburzenia funkcji poznawczych. To by wiele wyjaśniało, prawda? A czy wy inni, którzy słuchacie, którzy wierzycie w płaską ziemię, również mieliście nieszczęśliwe dzieciństwo, które zaburzyło wam funkcje poznawcze? Bo słuchajcie, moje dzieciństwo było akurat szczęśliwe. Ja to tak odbieram. Ja miałem czas na poznawanie tego świata, na kontemplowanie tego wszystkiego, na obserwacje. W moim dzieciństwie nie było to zaburzone. Dlatego potrafię odczytać, co jest bardzo prawdopodobne, a co nie jest bardzo prawdopodobne. I tutaj muszę ci powiedzieć bardzo, Danielu, ważną rzecz, że to, co opowiadałeś, się działo i o tym globusie tam opowiadałeś. Naprawdę, wszystkie te obserwacje, które możemy dokonać, zgadzają się z globusem, z ziemią kulą. I nic tam nie ma czegoś, co by nie pasowało. Wy na siłę tam pragniecie jakieś tam dziwne rzeczy opowiadać, że coś tam się nie zgadza. Tak naprawdę nie jest to prawda, co wy mówicie. I zawsze my przychodzimy do was wam to powiedzieć. A wy wtedy co robicie? Chciałbym jeszcze właśnie nawiązać, bo tutaj Daniel opowiada, że jest bardzo tam uczciwy i bardzo logicznie myśli i tak dalej, i tak dalej. Jest wyznawcą praktycznej demonstracji. Logika. Jeżeli mamy atrybuty zadawania i kwestionowania tego, o czym ja teraz mówię, to znaczy, że chyba to chyba nie jest to. Bo ja jakbym miał swoje owieczki, które chciałbym, żeby mi służyły, to ja bym im tego atrybutu nie dawał. To jest szczerość, to jest otwartość na wszystko, ale to jest szczerość. A szukanie teraz na siłę, wiecie, powiem nieładnie, tak zwanego chuja do dupy, kończy się właśnie tym, czym się kończy.
Jak chcecie, żeby ten temat był traktowany poważnie, tak zwanej płaskiej ziemi? Wklepiecie komórkowa, latające frisbee w kosmosie i tak dalej, i tak dalej. Jak wy chcecie, żeby to było poważne? Jestem wyznawcą praktycznej demonstracji. Naprawdę. Jeżeli ktoś mnie oszukał w tak potężnej sprawie jak kształt Ziemi, to ja teraz żądam naprawdę wszystkiego, żeby zostało mi zademonstrowane, jeżeli mam w to uwierzyć, tak? Powiedziałeś, że jesteś uczciwy. To jest nieprawda. Powiedziałeś, że jesteś wyznawcą praktycznej demonstracji. To też nie jest prawda. To też jest kłamstwo. I mówię to publicznie i biorę za to pełną odpowiedzialność. Nie boję się tego, tych słów. Jak tu przyjdziecie na kanał, nie wywalę was. Jeszcze wypnę was, wasz komentarz na twój komentarz też. Zamieszczę tak jak Levela Warda przypiąłem, żeby czekał, aż udowodni swoje herezje, które tam wygłaszał w tym komentarzu i do dzisiaj się tam nie pojawił pod nim, żeby obronić swoje pierdoły, które opowiada. Level Word tak robi. Zresztą tu na Level Worda jeszcze mam inne haki, to poczeka na Level Worda, jak się zajmę Level Wordem. Na razie zajmuję się tobą i teraz chciałbym wam pokazać, że Danielu, wydaje ci się tylko, że jesteś wyznawcą praktycznej demonstracji. Otóż zobacz tutaj w tym miejscu, w tym hangaucie, kiedy ja mówię do ciebie, że ja też chcę praktyczną demonstrację zachodu słońca nad czymś płaskim, nad płaską powierzchnią. Zobacz, co się stało. Czy jesteś w stanie wtedy poczekaj, pokazać, poczekaj. Nie. Wizualnie widzę linię horyzontu jako płaską. Wizualnie widzę wodę jako płaską. Wyznaczam poziom wody, wyznaczam poziom używając wody. Tak, tak jest wyznaczany, wyznacza się poziom. Gdzie twoja religia demonstrowalnej rzeczywistości się podziała? Gdzie się twoje wyznanie wiary tutaj schowało? Zniknęło, prawda? A więc nie jesteś wyznawcą praktycznej demonstracji. To, co powiedziałeś, jest zwykłym kłamstwem, ponieważ kiedy ciebie się poprosi o zaprezentowanie praktycznej demonstracji twoich poglądów, robisz właśnie coś takiego. Wzdychasz, achasz, obruszasz się, nie wiem, jak to nazwać. Zatem jesteś kłamcą. Druga sprawa. To nie może to przejść bez echa, muszę tutaj to zasygnalizować. Ja byłem na hangaucie 5, tak? Czyli z takim hashtagiem hashtag 5 u Daniela. Tam chciałem powiedzieć Danielowi, po co my w ogóle przychodzimy. Tu już mu jego słowami wyjaśniłem po co, tak? Bo herezje trzeba zwalczyć. Herezje muszą być zastopowane, jak to panie Danielu powiedziałeś, i trzeba walczyć z głupotą i ignorancją. Z twoją głupotą i z twoją ignorancją. Bo jesteś ignorantem. Namawiasz do ignorowania. Tak. Ja powiedziałem coś takiego, że boję się, ponieważ czego się boję? Boję się, że o ich poglądach, o tych poglądach, które oni głoszą, nie ma jeszcze w szkole. Tego się boję. Słuchajcie, co zrobił Daniel? Otóż w hangaucie 6 Daniel wykręcił do góry nogami moje słowa i zmienił sens. Tak, żeby wywołać wrażenie, że ja się czegoś obawiam. Dla mnie to jest zwykłe skurwysyństwo, że ktoś każe mi myśleć w dany sposób. Mieliśmy 2 tygodnie temu, czy tydzień temu, Grzegorza z kanału GWW15, który wręcz powiedział, oświadczył oficjalnie, dlaczego mu się to wszystko nie podoba, dlaczego on to śledzi. On się boi, że niedługo, jak on to powiedział, oczywiście możemy to, nie wiem, wsadzić w cudzysłów, jeżeli chcemy, jak on to powiedział, on się boi, że o mnie na przykład, czy tam o nas, czy o takich osobach, co głoszą takie poglądy jak ja, co mają takie przemyślenia, że o takich osobach książki będą kiedyś powstawały, on się tego boi, że jego bańka, której żyje, zostanie przebita w którymś momencie i wiecie, to jest wojna. Więc namawiasz do ignorowania. Tak. Żeby ignorować wyjaśnienia. W
Chcesz wyjaśnienia, zadajesz pytania, ale jednocześnie namawiasz do Grzegorz, ignorowania tego. Ale twoje wyjaśnienia są w podręcznikach szkolnych. Czy ty rozumiesz, że ty nawet gdybyś nie robił tego, co robisz, to i tak system edukacji stoi za tobą. Więc ja się teraz pytam, dlaczego ty aż tak bardzo chcesz wspierać ten system edukacji? Nie, Danielu. No jak nie? Dlatego, że w podręcznikach nie ma jeszcze o tobie. I nie ma jeszcze twoich argumentów. Mhm. Wiesz? I czy boisz się tych argumentów, że one tam, nie, się, że tam się pojawią? Tego nie boję. No. Wiesz, bo bać się, boję się czego? Boję się tego, że do twoich argumentów podejdzie się nieuczciwie, czyli w sensie takim, że przyjmie się je, a odrzuci się całą resztę. No to, ale, to już problem jest ludzi i ich, wiesz, ich braku oceny, braku, wiesz, logicznego myślenia, logicznego podejścia do tematu, obiektywizmu. To jest tutaj problem. To, że ludzie łykają wszystko, tak jak łykają to, że na przykład bałwan sobie w kosmosie lata, no to wiesz, to ja już nic na to nie poradzę. Właśnie, ale zobacz właśnie, że to robisz, bo odrzuciłeś całą jakby astronomię, wszystko odrzuciłeś i twoim punktem zaczepienia jest tylko jeden fakt, czy dwa, tak? No. A reszta jest nieważna. To jest nieuczciwe. No ale to jest, ale ja reprezentuję wolny umysł. Słuchaj, Grzegorz, ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, co ja tutaj robię, jaki jest cel mojego życia. Ty prawdopodobnie też nie. Centralnie włożył w moje usta słowa, które nie padły. Jeszcze tam cytat, że to cytat jest. I wy słuchacie kogoś i oglądacie kogoś, kto jest kłamcą, kto kłamie. Ale mało tego, nazwał mnie pieprzonym manipulatorem, ale to on jest manipulatorem. I teraz zobaczcie, że on może mnie tylko nazwać manipulatorem, ale nie potrafi powiedzieć i nie potrafi wskazać, w którym miejscu ja coś manipuluję. Natomiast ja mogę wam pokazać dokładnie, które miejsce i w którym miejscu jest manipulatorem. Mogę tu na przykład pokazać ci, Danielku, gdzie jest manipulacja z twojej strony. Tu, kiedy rozmawiamy o doświadczeniu Cavendisha, ty mówisz coś takiego. To jest niesamowite dla mnie. Elektryczność statyczna, ładunkami statycznymi, ujemnymi i dodatnimi jest naładowane dosłownie wszystko, co nas otacza. No to jeżeli tego nie wyeliminujemy... To by cię wszystko kopało. Czy nigdy ciebie nie kopnęła iskierka, jak dotykałeś na przykład drugiej osoby? Czy nigdy nie doświadczyłeś w swoim życiu czegoś takiego? Negujesz no tak, to? Tylko że to jest tylko jednorazowy moment w odpowiednich warunkach. No dobrze, czyli ale taki moment... No dobrze, ale nawet eksperyment Cavendisha, który jest opisany z definicji w Wikipedii bodajże, mówi o tym, że... Ten eksperyment świadczy o tym, że może być działanie grawitacji albo działanie energii, elektryczności statycznej mierzone. Więc ja się teraz pytam, jak definiujemy jedno, jak drugie definiujemy. Dlatego się pytam o wartość naukową tego eksperymentu w kontekście do tego aspektu, czy wyeliminowano elektryczność statyczną. No. Ty oczekujesz, że elektrostatyka będzie zawsze, że będzie zawsze działać, że będzie zawsze wszystko naelektryzowane. To jest nieprawda. Ja o tym mówię, a ty mówisz, a ty nie miałeś coś takiego, że cię kopło? To jest bardzo sprytna manipulacja, ponieważ to nakazuje myślenia, że zawsze mamy do czynienia z elektrostatyką. Ale druga manipulacja, którą tutaj opowiadasz, to to, żeby takie doświadczenie wykonać, trzeba by było zanurzyć wszystko w płynie antystatycznym. Potarł o coś szorstkiego, na przykład kawałek rury PCV i puszkę aluminiową przyciągnął to, bo tak właśnie działa elektryczność statyczna, czyli ładunki się przyciągnęły. No to wiedząc, że elektryczność statyczna jest obecna wszędzie, wszystko jest naładowane w bardziej lub mniejszy lub większy sposób. No to robiąc tak ważny eksperyment naukowy, eliminujemy elektryczność statyczną. Więc ja się pytam, czy te przedmioty były zanurzone w płynie elektrostatycznym. Czy te przedmioty musiały być zanurzone w płynie elektrostatycznym? Jak widzimy,
Żeby wystąpiła ta elektrostatyczność, musimy coś pocierać o coś. Musimy dać te ładunki temu czemuś. Wcisnąłeś kit, że waga skręceń Cavendisha jest identyczna ta co waga skręceń do mierzenia elektrostatyczności. Jest to nieprawda. Zobaczcie, tutaj mam stronę z pomocami naukowymi i zwróćcie uwagę, że waga Cavendisha jest tutaj, profesjonalna waga jest zrobiona w taki sposób, tam nie ma części, nie ma izolatorów. Dlaczego? No dlatego właśnie, żeby ewentualnie, gdyby już wyskoczył jakiś dziwny pan płaskoziemiec, jakiś crazy flat earther albo crazy man, jak się teraz nazywa, bo zmienił, to żeby nie było takich historii, że tam jest nie grawitacja, tylko jakaś elektrostatyczność. Właśnie nie jest, ponieważ tu jest przewód uziemiający, który ma zadanie tą elektrostatyczność zlikwidować, panie Danielu. Więc co za głupoty, że szerzysz, chłopcze. A więc to by było tyle, jeśli chodzi o manipulację z tego hangoutu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Wszystko chciałem tu powiedzieć na razie, ale jeszcze wrócę do twoich tutaj przemyśleń, do twoich hangoutów, ponieważ jest to bardzo bogate źródło wiedzy na temat ludzkiej psychiki. Jeżeli będziesz robił jakiś dziwny hangout i będziesz opowiadał jakieś dziwne rzeczy, to pamiętaj, że herezje muszą być zastopowane i że walka z głupotą i z ignorancją musi się odbywać. Nie może być tak, ja ci to powiedziałem, że nie może być tak. Na hangoucie ci powiedziałem. Przecież ja nie zrobię nikomu krzywdy. O co chodzi wam? Ludziom wiesz, takim jak ty. No? Wiesz, nie może być tak po prostu, że ktoś będzie opowiadał... No nigdy tak nie jest, tak? Że ktoś ale dlaczego? Rzeczy nie stworzone i zostanie to bez odpowiedzi. Ale... No ale to już nie... Nie, dobrze. Wiem. Nie może być tak, że sobie po prostu będziesz opowiadał jakieś dziwne rzeczy i nikt na to nie zareaguje. Nie ma tak. Przeważnie chyba, że wyłączysz komentarze wtedy. Tak, będziesz miał spokój. Tak, tylko że na pewno nie będziesz mógł wyłączyć powstawania takich filmów, jak ten, który teraz powstał. I to ja robię takie filmy, ale coraz więcej ludzi robi. Dlaczego? Ponieważ... Czas walczyć głupotę i ignorancję. Tutaj nie ma jakiejś złej krwi, po prostu poglądy i herezje, które wygłasza, no, muszą zostać moim zdaniem zastopowane i tyle. Pamiętaj, Danielu, każdy twój hangout będzie przez nas śledzony. Ja tutaj mam specjalny folder założony, bo będę cię dokładnie wyjaśniał. Będę cię śledził, będę ci opowiadał, gdzie rozumiesz dobrze, gdzie rozumiesz źle. Będę uczciwy w tym, co robię. Nie tak jak ty. Będę otwarty, nie będę usuwał waszych komentarzy. I będę miły, nie tak jak wy. Nie będę was wyzywał. Chociaż może by się przydało. Nie chciałbyś właśnie w takiej atmosferze poznawać tego, co jest nie tak z twoją logiką, z twoim myśleniem? Może byś wolał tak właśnie, co? Niż się wyzywać albo coś. W każdym razie będzie to robione. To by było na tyle. Dobranoc wszystkim. Do widzenia. A, dobranoc, bo ja to w nocy nagrywam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.